A więc witam w kolejnym odcinku z tej strony Baczkowski. Witam was na odcinku z serii na Polsce. Już mi się myli, po prostu drugi odcinek. Mam przykrą informację, Bizon pojechał do serwisu, będzie zmieniony kolor i naprawiony, niestety. Przyjedzie w wersji, a zobaczycie sami, po co mam mówić. Odczepiam przyczepę, bo będę dzisiaj prasował po prostu. Czemu nie działa mi ten? O. Czekajcie, bo to natura miałaby, dobra. Palimy i stawcie 10 łapek, to jest taki eksperyment na mnie, czy zostawicie po prostu. Wpadnijcie do Matrzusza i do Jakub Official. Polecam. Też mi zostawić łapkę na kanale. Dziękuję za 48 subskrypcji. No i co, lecimy dalej, nie? Szczególnie, jeszcze dzięki tam pewnej osobie, dzięki Nicowi zdobyliśmy te 38 subów, ale jeszcze dwie subskrypcje będziemy mieli 50 już. A więc lecimy. Prasę mam tutaj na podwórku. Jakby ktoś się pytał, gdzie ją zostawiłem ostatnim razem. Ją tu zostawiłem. Mam nadzieję, że pójdzie z tym już susem, no. Chyba nie zaś. Pamiętacie, że miałem tam tego zatora jeszcze wczoraj. Zetor poszedł na sprzedanie, bo sobie nie radził po prostu z tą prasą i tyle. Tu moc miał słabą po prostu, można tak powiedzieć, albo to prasa miała słabą, no to zobaczymy. Jak nie, to przeżyjemy ten odcinek, ja to najwyżej zmienię, no nie patrzyłem niestety do logu. Pojedziemy na ciekawsze pola, nie idziemy presować tylko w kółko tego samego pola, nie? Więc pojedziemy sobie na to, co z wczoraj kosiliśmy na odcinku. No i był wczoraj live'ik, ale... Zwalę ten ciągnik. Był wczoraj live, ale niestety wywaliło. Internet był słaby u mnie wczoraj. No a może dzisiaj się uda go zrobić. Dobra, włączamy prasę. Opuszczony to w ogóle jest? Opuszczony. Ja bym sobie tylko jeden meg zrobił, ale to nie. Będzie pikać mi. Ile już jest? Mostem idzie, widzicie? Czyli jednak coś z mocą było zwalone w tamtym. Bo idzie. Czyli za to, że było za mało mocy po prostu. Ale naprawdę byłbym to. No ale... W sumie ten już się spasuje. Czekajcie. Dobra. Uwalamy belkę. Tu się otwiera. Sprawdzimy tylko, czy jest dobre zbicie tej belki. I zatrzymamy ją, bo ona tak się turlała jeszcze. Nie, no dobra jest. Tu się wszystko kręci, ale gidus. To zamykamy komorę brzuszną. Jedziemy dalej. W ogóle ja, dobra, nie myślałem, że mi tego podniosło się. A i hashtag będzie dzisiaj prasowanie. Okrzypnę wam serduszko. W następnym odcinku będziemy was zbierać. Czekajcie, no tu mam pewien patent. To też je kosiłem, ale no niestety już zaczęło się pojawiać z tym bizonem. Fajnie, tutaj mam pewien pomysł, tutaj zabijać, tutaj opuścić podbiarak i teraz to zebrać, czekajcie, uda się, pójść z tymi kartoflami. Na parę razy przejadę, ale trudno.
Miałem do tego lata i zgrały. Dobra, wracamy. Opuszczamy. Kurwa, co mi tak skręciły? Jezu. Pewnie nie nasmarowana kierownica jest. Od ręki nawet jest, patrzcie. A sprzęt kapitalny. Dobra, to byśmy jakąś miniaturkę czy my zrobili, bo nie mamy. Dobra. Nie mam pani Państwa miniaturka, teraz czekajcie, odjadę trochę. Ja ją tą belkę wypróbuję. O. Wezmę, zrobię kilka fotek. Czekajcie, ja sobie zaś wybiorę. Dobra, nagrywa się dalej, mam nadzieję. Dobra, nagrywa się. Tak, nagrywa się. Taką mogę jeszcze fotkę mieć. Dobra, z tamtej strony nie będziemy robić. Mniejsza z tym raczej, co mu chciałem powiedzieć. Zamykamy komorę, zamknięta. I jedziemy dalej. Tutaj mam czas na drugim monitorze na palonym OBS i czas po prostu ja nagrywam. Znaczy no, w OBS-ie to wszystko widzę, ile mam już 7 minut. Tak, 7 minut. Czekaj, bo ja podniosłem ten podbierak. O Jezu, dobra. Ja klikam V, to muszę znowu kliknąć V, bo podnoszę i opuszczam ten podbierak. A więc witam was po krótkim cięciu. Musiałem jedną rzecz załatwić. Tutaj do mnie dzwonił, ale to mniejsza. Lecimy dalej. Pasuje to? Pasuje. O, już klikam. Musiałem coś załatwić, ale już jestem. Na 5 sekund musiałem, no po prostu na 5 minut musiałem coś załatwić, ale już dogrywam do was ten kawałeczek. Wrzucam belkę. Lecimy dalej. Roratem. Banderowcem. Darek mi podnieść cycki. O kurde, tu został pokos, chyba. Kurwa, to co ja zrobiłem, że tu nie zebrało. Dobra, dzisiaj nie było tematu. Jeszcze tutaj trochę to zbiorę, opuszczamy podbierak i rurę do wyszatek z podgórnu. Do pikulic. Banderowcy. Bo Beszek jest konkretny. Zapal kopciła, żeby było widać drugą końcówką. Beszek konkretny. I rura. Jedno żuło orzechowców wypiszonych. Kurwa. Ale mi było rzucać się. Dobra, będzie. Dobra, cofamy się. Rura. Ulicami. I rura.
Jak uda nam się spasać, to pole na dzisiejszym odcinku będzie cud po prostu. Chyba nam się uda. Jeszcze wrócimy do domu. Dobra, ostatnie dwa pokosy to było. A w ogóle ja to zbieram? Zbieram. Okej, okay, ale było. No, jeszcze tydzień nie będą żniwa w sumie. Znaczy, no ja za tydzień będę was zaczynał, nie wiem. Zobaczymy w ogóle. Bo już jęczmień to taki dojrzały trochę. Albo w tym tygodniu będzie jeszcze się zaczną żniwa, albo w następnym, albo jak po następnym. Nie wiem. Już nie mogę się doczekać, aż dla was coś ponagrywam jeszcze z reala. Dobra. I z tym powinniśmy już dojechać do końca. Po prostu. Nie wiem, może wybudujemy się belkę. Nie wiem w ogóle ile tu jest, że jest belek, ale nie będę liczył, bo mi się nie chce. A tu czemu coś zostało? O kurwa. Nie, ja nie będę tego zostawiał, ja to biorę. Marynacja słomy. Słoma w tym roku droga, a ja nie będę przecież kupował belek. Trzeba nawet nawozu nie będę kupował. Może kupię tylko... co by to kupić? A, jak to się nazywało? Nie, czekaj, jak to się nazywało? A, już zapomniałem, jak to się nazywało. Dobra, podniesiemy i pojedziemy szybciej, będzie szybko. Wrzucam głowę od razu ten odcinek. Będzie posparabia. Nie, tak myślę, że przed 16 będzie odcinek. Dzisiaj. Ja kiedy to nagrałem, to jest... czekaj się na telefonie, sprawdzę lepiej. To jest niedziela, 3 lipca. Nie ma belki? No to nie ma. To ja tym miłym akcentem się żegnam z wami. Zostawcie 10 łapek w górę, chodźcie do Mariusza The Jakub Official i także kurwa macie no